Witajcie kochani na kanale Tom Guide Krakow. Tym razem w sercu żydowskiego Kazimierza przejdziemy najkrótszą ulicą w Krakowie. Prawdopodobnie jest to pierwszy film tego typu pokazujący ciekawostki i fakty, które znowu powinny Was zaskoczyć. Dziękuję za subskrypcję, polecenie mojego kanału, oglądanie w całości moich vlogów i uwaga, przygotujcie się, bo lecimy! Ulica na przejściu liczy 39 kroków i łączy ulicę Dajwur z ulicą Szeroką. Tutaj zachęcam do oglądnięcia ostatniego vloga Ulica Szeroka, żydowski Broadway. Zaczynamy od skrzyżowania z ulicą Dajwur, którą przebiega torowisko tramwajowe wykorzystywane dla linii tramwajowej Retro numer 0 w sezonie letnim. Natomiast sama nazwa Dajwur pochodzi od dzierżawcy Marcina Dajwora. Była to droga do folwarku biegnąca wzdłuż murów Kazimierza od strony wschodniej. Stopniowo zmieniała nazwę na drogę do Dajwora. W XIX wieku regulując miasto nazwano ją ulicą Wałową. Wiemy, że tu były rozległe bagna, Wisła zewsząd otaczała wyspę Kazimierz i tak już zostało ulica Dajwur. Znajdowała się tu cegielnia, sławna z wyrobu znakomitych dachówek. I tu oto, pokonując te pierwsze 39 kroków, zbliżamy się do ulicy Szerokiej. I to jest sceneria do słynnego filmu Stevena Spielberga Lista Schindlera. Zobaczmy, ta mała uliczka na przejściu, ten narożnik, tu była ustawiona brama getta i Żydzi wychodzący do pracy. To właśnie ulica na przejściu. Teraz zobaczymy lepszą perspektywę. Oczywiście tych atrap już nie ma. Za chwileczkę wyłoni nam się tajemnicza synagoga na górce. Natan Nate Spira, zwany Megale Amukot, to kabalista, rabin, kaznodzieja XVII-wieczny, rektor krakowskiej jeszywy, czyli szkoły talmudycznej dla nieżonatych studentów i przewodniczący sądu rabinackiego. Był autorem dzieła Megale Amukot, z hebrajskiego Odkrywca Tajemnic, gdzie na 252 różne sposoby interpretował fragment Tory, w którym Mojżesz błaga Boga o pozwolenie wyjścia do ziemi obiecanej. Mieszkał na poddaszu tej właśnie synagogi na górce, tu widzimy okienka na górze, gdzie studiował Torę. Tam paliła się malutka świeczuszka i zgłębiał Megale Amukot tajniki kabały praktycznej. Pewnej nocy świeca zgasła, a razem z nią Natan Spira. Powodem jego śmierci miało być wyczerpanie pracą umysłową. Natan Spira został pochowany na cmentarzu Remu. Inskrypcja mówi, że rozmawiał z prorokiem Eliaszem twarzą w twarz. A tu nazwa Ester nasuwa skojarzenie z Esterką Małach, słynącą z urody Żydówką. Według kronikarza Długosza miała być kochanką Kazimierza Wielkiego, króla, który poznał wnuczkę szanowanego kupca i lekarza z Opoczna. Esterka znała wiele tajemnic medycznych. Z nią miał mieć dwóch synów, Niemira i Pełkę. I to dla niej i dla jej synów ufundował nowe miasto Kazimierz, nazywając swoim imieniem. O domu Esterki opowiem Wam w innym vlogu przy okazji ulicy Krakowskiej, bo tam właśnie na krakowskim Kazimierzu znajdował się dom Esterki. Gratuluję Ci przejścia 39 kroków najkrótszą ulicą Krakowa, ulicą na przejściu. Jak widzicie, można było wyciągnąć esencję informacji z tak
króciutkiej ulicy. Prawdopodobnie pierwszy taki program. Dziękuję pięknie za oglądanie w całości moich vlogów, subskrypcje, polecenia mojego kanału, to bardzo ważne. Każdy kciuk w górę to istotny. Już w kolejnym tajemniczym miejscu spotykamy się na kolejnej premierze za 3 dni o 18:00. Dziękuję Wam bardzo.